Siemano, mamy rano. Dzisiaj w mojej kuchni gości kartofel, unsere beste Speisekartoffeln, Fresskochen, co to znaczy? Że one się gotują tak na twarde, ja? W tych kartoflach, w tym opakowaniu to najbardziej ten traktor mi się podoba. To wszystko, co mogę powiedzieć, bo kartofle są... Zaraz wam pokażę. Jakie jakości. Kartofle są jakości... Nie wiem, jakbym powiedział... Względnej. To ma być dobry kartofel. Tu już jest siniok, tu czarnica taka, pryszczoty taki, jakby go ukroić. Jest czysty w środku, żółciutki, a? Pyszny, taki spożywczy, nie jakiś tam pastewny, biały. Kartofel ma być żółty, jak jest biały, to jest takie pastewne. Warszawiaki lubią takie białe. Dobra, co dalej na tej patelni? Co to jest? Avocado. Avocado bym to nazwał. Cytryna normalna będzie nam potrzebna. Knoblauch, czyli czosnek. Zwiebel, czyli cebula, no. I jabłko jedno, czyli apel. Co jak jeszcze? Liście laury, czyli tak zwany liść laurowy. Nie wiem, z czego on się tak nazywa, ale wiem, gdzie się go wkładało, bo jest płaski. Tu mam otarty... Muszę sobie przypomnieć, co to się nazywa. Majeranek, no, majeranek. Majeran się nazywa po niemiecku. Majoran. Pięknie pachnie. Tak, to jest najlepsza przyprawa w kuchni. Jak ktoś ma zdęcia, brzuchy i tak dalej, zaparcia, to powinien sobie łyżeczkę z olejem zrobić. Olej słonecznikowy lub smalec kokosowy, takie coś jest. Nie mam teraz tu pod ręką, nie pokażę. Łyżka majeranku, łyżka tego smalcu kokosowego na przykład, albo dwie łyżki oleju, zetrzeć w moździerzu, zetrzeć. Jeżeli to smalec z kokosa, no to do szmarowania będzie. Można tam sobie jeszcze cebula wrzucić do tego i do smarowania na chleb. Na brotek, to nic nie mówią. Ta kokoskę będę dawał też, to z winiary, to akurat reklamy ogrywane. Już nie wiecie, z czego to jest, ale królewska musi być, do mięsa. Co jeszcze tutaj mam? Sól jodowana. Nie chodzi o tą piosenkę jod. Tylko chodzi, że to jest morska sól jodowana. Pfeffer bioły, czyli biały pieprz. Ja lubię w ziarenkach, lubię wszystko sam robić, ale nie mam to taka alternatywa. Rozmaryn. Też taki siekany to jest, można powiedzieć. Geschnitten. Cięty. Do tego kmin rzymski. Chwilę wam nie będę pokazywał. Kupujcie sobie jako chcecie. Trochę przyprawy są z chemicznymi przyprawami pomieszane. Trochę kurkumy będzie, ja. A tu mam taki rozmaryn szarpany, niesiekany chyba, nie? Ale tego nie używam, bo mam tamten. Zioła z Anglii, nie? Wiecie, że w Anglii najlepsze zioła są, nie? No, to się nazywa angielskie zioło. To firma też nie będę pokazywał, bo mi nie płacą za to. I co jeszcze na to? Schwein und Rindfleisch. Mielone. Schwein, czyli świnia, Rind, czyli wołowina. Mieszanka taka, nie? Pół kilo kajś. Świeże. No zobaczymy, czy to będzie dobre. Coś z tego zrobimy. Ja się tu ogarnę na moim stanowisku i w ten czas, a jakiego plana mam, żeby zrobić coś dobrego do żarcia? Żeby to było takie coś, co w restauracji można kupić? I jeszcze, żeby było dobre i zdrowe. A czy mi to tak wyjdzie, to zobaczycie, ocenicie sami w następnym wejściu. W następnym wejściu jedni robią tak, że gotują przez 10 minut kartofle, a ja spróbuję też tak zrobić, tylko... To nie są, to potrzebuję jak największe kartofle, ale zobaczcie, jakie straszne, nie? A wiecie, ile taki zoczek kosztuje ze 3 euro? No są twarde, nie są takie piczniałe. Ale no zobaczymy. O, se zleciał. To nic. To nic, że se zleciał. Jak potrzebujesz dużych kartofli, to nie ma, nie? To są takie małe pyrki wtedy, nie? Co teraz z nich zrobić? Ja wiem, na nas dwoje będzie, na dwóch ludzi będę gotował, no to... Nie wiem, myślę, że to powinno starczyć. Kartofle są... O! Ładne, w miarę. I to trzeba będzie do garnka wrzucić, nie wiem, czy będzie to widać. Widać ten garnek, nie widać go tu. Dobra, teraz go będzie widać. Zaraz to okrzątnę, będzie ładnie. Drugiego kartofla. Trzeci, tak na pół. Dajemy. Czwarty. Wiecie, to nie musicie tak od razu zjeść, nie? Takiego schyźlo wyszedł i do schyźla wlezie. Tego już rozkroiłem, no to go też tak dziabnę. Najwyżej ta górna część odrzuca, no. Jeszcze bym chciał jednego takiego, to już będzie dużo, ale można jeszcze na kolację to zrobić. To jest wszystko czyste, także spokojnie. Lepiej go tak zrobić, żeby był ładny, głęboki, bo to trzeba będzie 10 minut gotować. 10 minut gotować i te włożę tutaj nazad. Niech one się tam będą. Wyczypać. Dobra, to zalewamy wodą,
to zalewamy wodą ten górczyk i damy łyżeczkę mała soli, co by smak był. Wody mamy tak nie za pełno. I teraz ja tutaj dam do tej kartofli dam troszeczkę inną sól. Taką grubą, ona się tu skończyła. Wszystkie soli nie mam teraz, skończyła się, ale była dobra. Nie wiem, czy będziecie mogli zobaczyć, taka jest. Kryształy są. Bardzo dobra. Jak to gotujecie, to taką sól możecie dać. Taka mała łyżeczka. Może nawet dwie, nie? Reszta będzie fajnie przyprawione. I będzie okej. Okay. Dobra, to widzimy się na następnym wejściu. Żeście się ostatnio pytali, jakie na przykład robię przyprawy. Tu dałem łyżeczkę angielskiego ziela. Małą łyżeczkę kurkumy. Tego. Dam kminku troszkę. Mariolka zawsze mówiła, a kminku daj na oko. Troszkę tak dalej, nie? Co jeszcze? Tu mamy rozmaryn. To są dwa różne takie wyloty. Na tym większy rozmarynu tak dodam, troszeczkę tam. Pieprzu białego. Też najlepiej, jakby to była łyżeczka. No żeby taki sos wyszedł a la meksykański. A, co ja mówię, sos, przyprawa. Pieprz biały jest troszeczkę słabszy od czarnego. Płaska łyżeczka, nie? Później być może dorobić. Dobra, co tu jeszcze mamy? A, majoran. Majoranku dodamy. To będzie tak, jedna łyżeczka, jak tu łyżeczkami mierzymy. Drugo, trzecio, czwarta, pięć łyżeczek. Łyżeczka soli do tego. To jest pół kilo mięsa. Możecie sobie to podzielić na dwie części, żeby wszystko na raz nie zjeść. Tak samo smakujące. Dobra, niech będzie łyżeczka. Zostawiamy to. To daliśmy, to daliśmy, to daliśmy. A resztę zaraz. Jeszcze liczę rowy. To można jeden wcieprasz tam do środka i to będzie dobrze. A, damy dwa. Będzie smaczniejsze. Ja to wezmę zaraz, zaraz się zobaczymy. Dobra, teraz bierzemy ten nasz relakser, ręczny. I to chwilę wiemy wszystko. Dobra, wiecie o co chodzi? Zaraz resztę pokażę wam. Niektórzy się pytają, jak długo trzeba to kręcić. Relaksować tu, na tym moździerzu. Powiem wam tak długo, aż te liście ze trzecie, te dwa, co jeszcze wrócili, dwa czy tak trzy. Zaraz zobaczycie, jak to wygląda. Pięknie. Nie, zbliżenie. No, jeszcze widać tego liścia. Było go widać przed chwilą. Można go wyjąć, jak się już wam nie chce. Ale jeszcze jeden trochę skręcił. Trochę to pokręcam i będzie przyprawa gotowa. Zatem przyprawa mamy gotową. Tu się zaczęło nam się gotować, bulwy się zaczęły gotować. To zmniejszymy na dwójka ogień. Nie wiem, czy ta para nie będzie przeszkadzać. Tu pojemnik, po co ten pojemnik? A żeby podzielić tą porcję pół kilo mięsa i z tamtej części jednej będzie można coś innego zrobić, a z tej części po prostu na połowę. A to jeszcze można do lodówki i to dzisiaj trzeba zużyć, ja? Żeby nie było zamrażane. Dobra. Pamiętajcie, kartofle 10 minut, nie dłużej się mamy gotowe. I to wciepujemy tutaj całą tą przyprawę. U mnie był ten łyżek jeszcze trochę wilgotny, także może wszystko nie zlecieć. Ale wszystko jest na miejscu. Naturalnie później trzeba to wyczyścić. Dobra, co do tego powędruje? Powędruje troszeczkę soku z cytryny. Na pewno powędruje tutaj cebulka. Ząbek czosnku. I jabłko spróbuję tam zetrzeć. I zaraz się widzimy. Dobra. Jestem nazad. Tu mam taką preskę do knoblauchu, czyli do czosnku. Nie wiem, czy ona tak funkcjonuje, jak ja bym chciał. Ale tak jakoś godziłem, to już wycisło. No nie będzie to jeszcze tak, jak ja chcę. Wrzucam drugiego kawałka. Też go tam, zobaczcie, to jest takiego, jakby ślepy przez pustynię biegł, nie? Zdobanie tego robota. Tą resztę to będę musiał tu podziałać. No takie miąższe jeszcze został, szkoda. Szkoda mi to wyciepać, nie? Zaraz to pamiętajcie. Wszystko na biegu wyczyścić trzeba. To też trzeba umyć. Oj. I wszystko będzie bąglać. Jak bąga jedzie. Nieobrażany, bąga nie ma. Na osuszarkę do góry wrzucić. Niech się suszy. Ale teraz muszę też tam ciepło. Niech się suszy. Joj, co my teraz weźmiemy? Cebulę też mam już obraną? Tak cebuli mam inny tosok.
taki nożyk majstra. Taki malutki, najlepiej mi się nim robi. Widać tą deskę? Widać tą deskę. Tu mamy trochę czosnku, to sobie tak zostawimy. Na bok. Przeciopimy. Przeciopimy to, żeby to było później łatwo posiekać. Więc. I tu sobie nie trzaśnijcie palca, nie? O, i później tak sobie każdy jakoś tam będzie dziubą po kraje. Naturalnie. Jak tu jest czysto na tym stole, to sobie można to wszystko pozbierać i wtedy jest dobrze. Ja trzymam ten szpic tutaj na desce i tylko tym machom. I chrapoczę to wszystko. Na razie małe kawałki, mniejsze takie. Nie uciekaj mi tu. No. Można tak fajnie, pięknie, drobniutko posiekać to wszystko. Pięknie, wszystko elegancko idzie. Mówię wam, że to jest fajna sprawa. Nauczycie się tego. To normalnie takie mięsowinkę będziecie robić. To jest takie najlepsze siekanie. Są różne szkoły, nie? Ja zostałem tak nauczony przez mojego szefa kuchni. No dziękuję, bo on też ogląda to, co ja tutaj za głupoty wam pokazuję. Furman mówi, ale Furman gotujący, nie? No. A tam w ostatnim filmie to się żegnałem właśnie z moim koniem, jakby ktoś się pytał. Poszukajcie sobie, bo robotę będę zmieniał. Mówię to już jeszcze raz. Jeszcze nie wiem, że tak powiem, przybitej roboty, ale już na mnie czeka. Nie ma co, tam gdzie was w dupę kopią, tam tu trzeba odchodzić. Że się tak wyrażę. No bo jak to powiedzieć delikatnie? Delikatnie się nie da. I słuchajcie, żebym tutaj nie przedłużał, to tak trzeba naciepać, drobniutko, nie? I tylko tutaj tym machacie, taką pilotynkę macie zrobioną, a ten szpic tutaj jest cały czas na desce. I sobie tak, zobaczcie jak to można pięknie siekać, nie? Tak drobniutko jak posiekacie, to i do tatara, do wszystkiego. Kiedy wam pokażę, jak robię tatara. Z awokado naturalnie. Jeszcze takiego nie widzieliście. Zielonego tatara. Wygląda jak zgniły, ale smakuje pysznie. Jeżdżemem mogę dla was zrobić, jak chcecie. Jak ktoś nie lubi takiego. Dobra. I tak samo można w drugą stronę, nie? Tylko w drugą stronę tak bardzo nie do przodu, tak nie posuwać. Dobra, jest. Niektórzy jeszcze robią coś takiego, że płaszczą to. O co chodzi z tym płaszczeniem? Kładą tak i tak płaszczą. Można też tak zrobić, nie? To będzie jeszcze mniej wyczuwalne. O, taka miazga wychodzi, nie? I później jak chrupiecie, to nie czujecie, co jecie. O, i to jest takie najważne. Kartofle zaraz mi tam dojdą. Albo jeszcze co mogę zrobić? Przez maszynkę do mięsa przykręcić, nie? Cebulę. I też wam taka fajna wyjdzie. Pani Jaka tak robi, o. Mówię wam, taka papuszka fajna. Jak to cyganie mówią, jesteś ukar. I smaczno, tysy. Tak jest. Kiedyś wam pokażę, jak robię pana cygana. Ale cygana, jak robię, kiedyś wam pokażę. Na razie mi się nie chce. To musi być dobrze posiekane, nie? Cyk, cyk. Dobra. I pamiętajcie, tu się naciepało, trzeba to posprzątać. A teraz przejdziemy do akcji szczupania jabłuszko. Jabłuszka, jabłuszko, jabłuszko, jabłuszko pełne słowo. Coś mi się tutaj pojawiło. Kartofel już dosyć 10 minut minęło. Ta koparka tam z drobnym dziurą trochę takiej miazgi potrzebuje. Chodź weź po jabłka, starczy. Trochę mało, czy będzie więcej. Soczyste są bardzo. Teraz będzie pół jabłka. Tak jest. I wczepujemy to wszystko do naszej misuni. O, ze skórkami pamiętajcie. Teraz. I za chwilę też się widzimy. Potem tutaj widzicie już się ugotowały tak jak chciałem. Teraz tu bierzemy sobie taką drewnianą łapkę. I zaraz tu. Sobie rozmieszczone pańską. Pięknie elegancko. Fina sort. Pięknie pachnie. Dobra, zaraz się widzimy na następnym wejściu. Zobaczcie jak to mniej więcej wygląda. Tak jest spójna konsystencja. Nic tutaj nie ma, żadnej bułki tartej nie dajecie, nic. Bo to nie o to chodzi. Ktoś chce, to może dodać żółtko albo całe jajko i to rozmyltać. Ale myślę, że to już będzie takie pazikowate. Zaraz to posmakujemy. Zaraz to posmakujemy. Zaraz wam powiem, jak to smakuje.
może kolor być taki nie za bardzo, ale już fajne awokado by było. Awokado. Fajny tatar, tylko on taki jest, bo ja tu kurkumy dodałem. I on jest taki, wiecie, nie? To już takie nie mięso. Ale zobaczcie, znalazłem jeden. Coś wam pokażę, taki sztil od liścia laurowego, nie? To się nie zmieniło. Ale jeden. Przejrzymy, zobaczymy, czy coś jeszcze znajdę. Nie ma. Akurat jeden się taki nie zmienił. Ale powiem wam, pychota. Mam nadzieję, że w mojej połowie będzie to smakowało. A jak nie, to się zawalnia. To mamy kartofle ugotowane. Teraz trzeba będzie tylko z nich wydrożyć środki i nadziać i do piekarnika włożyć i szybko smażyć, żeby ta druga połowa nie była głodna. Zaraz się widzimy jeszcze raz. Teraz mamy tutaj to awokado nieszczęsne. Wezmę je, rozciepię na pół. Zobaczymy, co tam z niego wyjdzie. Tu mamy takie mięsiwo. Peska też jest, nie? Ale peska to jest nam niepotrzebna. I to wybieramy też, tak drillujemy. To jest nam potrzebne. To jest takie masełko, można by powiedzieć, taka konsystencja. Masło roślinne takie. I to tak wyszkrabiemy do tego zielonego. Byście tego zielonego tak za dużo nie szkrobali. Bo to nie o to chodzi. Chodzi nam o ten smalec miękki taki. Macie masełko, nie? To tam, jak to sobie to nazwie. O, te reszty już nie biorę. Tu wyciągamy też ta pestka. Ale siedzi, nie? Nie wiem, co z tej pestki można robić. Jeszcze na razie nic nie wymyśliłem. Trzeba wyżnąć. Jak kasztan taka. Nie wiem, trzeba awokado jakby tu posadzić, żeby to urosło. Dobra, mamy teraz to. Mamy to masełko, ale zaraz wam powiem wszystko, co tu chodzi. O co tutaj chodzi? Będziecie mieli rozkminkę. Co prawda mało tego jest, nie? Ale zaraz się zwiększy. Zaraz się zwiększy coś. Peskę zostawię, umyję ją. Zresztą tak nie jest. A bo słuchajcie, taki wstępek z kolorem można zrobić, zobaczcie, tak ładnie, nie? Takie jajeczko jest podanko. Co dalej? Pamiętacie te ugotowane perki, nie? Ja już nie wyrzuciłem. Ja już nie wyrzuciłem, bo ich potrzebuję do tego, nie? I teraz jajeczko wciekłem do tego, awokado. To taki oszukanie zrobię. I teraz do tego dam trochę białego pieprzu. Troszkę tak, żeby był pieprzny. Co tam do niego można dać? Piekarniku się pieprze! Czuję! 150 jest za dużo, na 110 zjechałem. Teraz dam te nadmuchy tam z każdej strony, co by to szło. Piknie. Łyżeczkę masła do tego. Łyżeczkę masła. Jak to się znajdziecie, też może dać masło. Od masła tylko gówno wzrasta. Także nie bójcie się jakieś prawdziwe masło dodać. Jedną łyżeczkę masła prawdziwego was nie zabije. Dacie do tego, to będzie fajne. Dyczkę od cytryny, żeby było lekko kwaskowate. Z 5-6 kropli, albo 12 kropli. I to fajnie wymylać trzeba. I będzie dobre. Macie łapki czyste, to czystymi łapkami możecie to zrobić, tak ładnie wytygować. Jak macie łapki brudne, to nie róbcie tego w domu. Tego się tak nie robi. Musi to być dobrze wymylone. Mówię wam, to ma być pyszne. I to jest takie mazidło, do tego kartofla sobie tam go pieczemy teraz. Patrzcie, jakie to ładnie wychodzi. Jak ktoś nie potrafi tak, to przez maszynkę można puścić. Albo zmiksować melakserem. Nie wiem, czy tutaj w domu mamy lakser, nie pytajcie się mnie, ale chyba może mamy. Ale nie wiem, ja jestem, jak to się mówi, ze starej kuchni nauczony. I mówię tak zrobić. Naprawdę to musi być ładnie urobione. Gdyby było za bardzo konsystencja taka klejąca, to można łyżeczkę oliwy, też łyżkę oliwy dodać do tego. Ładnie, żeby nie zmarnować. Teraz posmakujemy. Powiem, jak to idzie. Pieprzu starczy, ale taki lekko słodkawy smak ma. Można to zostawić, tak? Dlaczego? Bo to będzie smaki nam pasowało do tego jabłka, co się tam dali. I cytryny w środku wcześniej. Także ja bym to tak zostawił. Mógłbym dodać do tego szczyptę soli, ale też nie chcę też to aż tak ruszać tego smaku. Chciałbym tutaj zostawić. Jaka mój tasak jest? Muszę zajrzeć na pestki, co tutaj jest, nie? Kurczę, na razie. Spadam na razie, nie? Zaraz on. Proszę, da się. Nie muszę rąbać. Dobra, teraz będzie leżała prosto. Jest trochę ciupnięta. Nie wiem, czy to jest te pestki, co się da zrobić. Twarda jest jak drewno w środku. Dobra, to tyle z jakiejś ciekawości. Jeszcze pokażę wam, jak wygląda. Kolejne dla babci można zrobić. Taka ciekawostka. Teraz wam spróbuję pokazać mniej więcej, jak takie drylowanie wygląda. No tak mniej więcej po środku kartofla. Można taką małą chopską robić. Nie wyrzucajcie tego, co wyciągniecie, bo to one są podgotowane. To takie łódeczki wychodzą, nie? Też nie za głęboko. No nie ma takiej potrzeby, żeby nie pękały. One są, no mówię, 10 minut ich nie gotowałem. Nie nawet. Drążymy. Żeby wam te boki
nie pękały. Trzeba to tak wydrążyć. Wyślizgować jak na przykład jakoś. One są prawie ugotowane. I tak przygotowujemy, jak skończymy, to zaraz zobaczycie dalej. Dobra, i mamy te łódeczki wydrulowane. Teraz wybieramy małą łyżeczką albo łyżką, kto tam jak chce. Nawiera z taką szpicą. Czy było tam nakładać, ja? O, fajnie tak. Przyklepać i układamy na blachę do piekarnika, a zaraz powędruje. Piekarnik właśnie można ciepnąć na... I my to ciepniemy. A, tu jeszcze kuchu pieczony. Tu jeszcze kuchu pieczony. Moja białka takiego kuchu piekła, nie? Drożdżok. Takiego drożdżoka. I on tu jest przykryty, żeby nie był czerstwy. Chociaż czerstwy po czesku znaczy świeży. Tutaj mam go lignąć, tutaj. Żeby nie przeszkadzał nikomu. Schować go przed kotem, żeby nie żor. Piec ustawiony. Wszystko się trzeba wyjmować. Rzeczy nie przygotował. Ale już naprawiam ten błąd. Piec rzucony na 150 stopni. Czego to nie idzie? Aha, z dwóch stron, żeby piek. Dobra, piec nie chce, idzie już. A my tak układamy tu. Bo już niektórzy czekają. Zobaczcie, takie łódeczki wygrzebane, nie? O. I to całe mięcho trzeba tam wciepać. Powinno to starczyć. Jak już wcześniej powiedziałem... O, takie z liściem tutaj jest. Pokażę wam. Liście obrozy. Jak widzicie, może komuś taki liść nie smakować. Zatem go nie wkładajcie. Albo zjedźcie sami. O. I proszę. I to się fajnie upiecze. Zobaczcie, jakie będzie pyszne. Ja wam to gwarantuję. Ale to nie ja to wam powiem. Powie to wam moja białka. Albo żena. Kto tam jak tam boli. Kto po jakim gada. Fajnie, tak pokładajcie te kartofle. Kartofy. No. My tu w tym otaku różnie gadamy. Albo mówimy, albo szprechtamy. Co tam komu jak to podoba się. Albo jeszcze. Gorączku, jak tu jest Rakires. Rakires Ramones. Ciała ręgę. Ciała. Tak jest. I powinno być to dobre. To co, że wydrylował z kartofli, smakuje dobrze. Że sprawdził, dobrze, że dałem dwa niosły. Można tego ugotować więcej, na więcej osób. Tak to wygląda. Słuchajcie, to powinno być jeszcze szybciej. Tylko ja wam powiem taką tajemnicę, że ja codziennie nie gotuję. Z tego ja najpierw muszę to przygotować merytorycznie. Muszę to wszystko mieć. W sumie dzisiaj byłem faktem dokonanym, że dzisiaj mogę coś zrobić, żeby się przypodobać. Czy coś? Kto tam jak tam mówi? Oby wystarczyło, nie? Te dziurki też nie są aż takie wybalowane, wielkie. One są takie, no, panieńskie takie. Ładnie to wygląda, nie? Jeszcze jedno takie. Patrzcie, wymierzone. Możecie nie uwierzyć, ale to wszystko to wymierzone co do ostatniego kartofla. Że tak powiem. O, pusto. Tadam! I wkładamy to do piekarnika. A w piekarniku tak to sobie banga. 150 stopni tak mam ustawione. Troszkę za późno rozgrzałem piekarnik, ale to zobaczymy. Dobra, widzimy się w następnym wejściu. Takie oszustwo kuchenne. Dałem do tego kurkumy. I tak za bardzo nie będę tego rozgniatał. Takie coś porobię. O. Tak tylko aby. Słuchajcie, to jeszcze można pokropić delikatnie, jeśli jest takie za gęste. Delikatnie magii wziąć i pokropić. I ja teraz o... Nie będę aż tego tak mocno mieszał, bo to pięknie wygląda. I na talerzyk ciepiecie. Cyk. Nikt nie będzie wiedział, co to jest. Oprócz was, tych, co oglądają, nie? Zaprosicie sobie gości na chatę i macie co im podać, nie? Fajnego do zjedzenia. Co zostaje to dla kucharza, pamiętajcie, no. Ja tu się kucharzem nie uważam, ja tylko mówię, pokazuję takie rzeczy, których żem się nauczył. Można to w serduszku uformować, jeżeli jakaś fajna białka będzie z wami jadła. Pychota. Tu już mam przygotowane jeszcze raz. Ciepło się. Ajajaj, jak to się tam pieczy pięknie. Mamy 200 stopni. Wygląda. Pięknie się tam picze to wszystko. Nie wiem, czy będzie można zajrzeć tak blisko. Dobra. Mniej więcej wygląda. Tak to można podać na talerzu. Dla dwóch osób, czy tam wielu. Ciekawe, czy tej mojej pani będzie smakowało.
Takie kotleciki w kartoflach się upiekły pięknie. Idę ją zaskoczyć. A kartofelki znikają i znikają. Dobre są w ogóle. A pasta ci smakuje? Pasta kiwi do butów. Dobra, pozdrawiam wszystkich. Na razie. Hej, hej. Smacznego życzymy.